rolach głównych. Te juro que me huele soledad, amor, cuánto te extraño. No perderme hace tanto daño. No perderme hace tanto daño. Kobieta Judasz, odcinek 57. Boże, przyszłam porozmawiać. Tamtej nocy obiecałam, że jeśli uratujesz go, nigdy więcej na niego nie spojrzę. Obiecałam to w zamian za jego życie. Ta kłótnia z Ricardą o to, która ma być modelką, wyszła ci idealnie. Właściwie zniszczyłaś prezentację wina Sagrario. Vico, obudziłeś się dzisiaj z chęcią do kłótni, bo ja nie. A ty? Ci lekarze zrobili z ciebie jeszcze większą wariatkę. Nagle okazuje się, że jesteś gołąbkiem pokoju. To koniec świata. Amore, życie jest piękne. Przestań się smucić, Vico. Problemy znikają. Postanowiłam iść do Ricardy. Nie masz z nią o czym rozmawiać. Poza tym od 3 miesięcy nie mam z nią nic wspólnego, nic nas nie łączy. Nie musisz do niej iść. Entre Ricarda y yo nada hay, así que no tienes que hacer absolutamente nada en casa de Ricardo. Vico. Kochany. Hermoso. Ricarda cię kocha. Ricarda te ama. A ja postanowiłam nadrobić stracony czas z tobą. He decidido recuperar mi tiempo contigo. Problemy trzeba rozwiązywać. Mi amor, tenemos un problema y los problemas hay que resolverlos. Porozmawiam z Ricardą, żeby to załatwić. Przepraszam. Pa. Niech mnie piorun trzaśnie już po mnie. Chichita, czekaj. Zobaczyłem, jak tu wchodzisz. I zdziwiłem się. Nie sądziłem, że chodzisz do kościoła. Co tu robisz? Chcę być sama. Oczywiście rozumiem. Estás en tu derecho. Dios mío. Boże. Dios mío, que niech on sobie pójdzie. Aléjalo de mí.
Ay, amigui. Alguien te está jugando. Ktoś ci wyciął niezły numer wczoraj wieczorem. Mosca. Przepraszam. Stałam lewą nogą. Omal nie umyłam zębów szczotką do włosów. Brawo. Poszukam jakiejś szmatki. Jak się mają moje dziewczynki? Witajcie. Co się stało? Co chcesz z tym zrobić? Szukamy czegoś do wytarcia. Co to jest? Wczoraj to znalazłam. To zakrwawiona szmatka. Widzę. Ale śmierdzi. Czuję też ten środek dezynfekujący. Gloria, czujesz środek dezynfekujący? Tak, ale dlaczego? Dulce nie sprząta o tej porze. Ten sam zapach czułyśmy tamtej nocy, kiedy pojawiła się kobieta Judasz. Musimy to zanieść do Kalixta. Mowy nie ma. Jak to? Może nam pomoże odkryć kobietę Judasza. Daj, zaniosę mu to. Boże, czy on nigdy nie pójdzie? Nie wytrzymam. Chciałam się pomodlić za mamę, ale w takich warunkach nie mogę myśleć. Proszę, nie idź za mną. Dlaczego mnie unikasz? Chodź. Powiedz, dlaczego nie chcesz mnie widzieć? Między nami nie ma tajemnic. Jesteśmy przyjaciółmi. To niemożliwe. Masz własne życie. Zapomnij o mnie. Dlaczego tak się zachowujesz? Nie wybaczyłaś mi? Co mam zrobić? Chodź, proszę. Zrób to dla mnie, kochany. Nie, błagam cię. Muszę stąd wyjść. Nie, posłuchaj. Trzeba stawić temu czoło. Czego się boisz? Dzisiaj nie bierzemy ślubu. Popracujemy tylko nad twoją traumą. Nie rób mi tego. Co z tobą? Mam diaboliczne wizje. Innym razem, proszę. Kochanie. Otro día. Anda, lo intentamos otro día. Ay, San Antonio. Święty Antoni. Mogłeś coś zrobić, zanim go przysłałeś. Nie mam uczuć. Moje życie stało się bez smaku, puste. Przeze mnie. Chcę to naprawić. Pomóc ci. Nie możesz. Nie chcę wspominać przeszłości. Chcę zapomnieć. Nie mów tak. Mam wobec ciebie wielki dług. Muszę go spłacić. Pojęcia nie masz, co się ze mną dzieje od naszego spotkania. Bez przerwy o tobie myślę. Wszystko mi ciebie przypomina. Jesteś wszędzie. Todo me huele a ti. Mi vida te pertenece.
pues yo no quiero que tak nie można. ¿Cuántas veces? Ile razy mam mówić, że nigdy nie będziemy razem? Que hagas nada por mí, ni que me recuerdes nada. Oh, bueno, sí, proszę, zostaw mnie w spokoju. Quiero que me dejes sola. Eso tego właśnie chcę. Proszę, spróbuj raz jeszcze. Zrób to dla mnie. Chodźmy. Innym razem. Pancho, proszę. Co się stało? Nic. Chodźcie tu. To kobieta Judasz. Morderczyni. Co tu się dzieje? Zostawcie ją. Ani się ważcie. Nie zaprosisz mnie? Co z tobą? Nigdy nie milczysz. Wybacz, ale to ty jesteś jakaś inna. Pokaż mi katalog swoich osobowości. Sprawdzę, którą dzisiaj wybrałaś. Kim jesteś? Jak to kim? Jestem Chichita Agüero del Toro. Królowa winobrania 79 roku? Ta sama. Jestem też żoną Ludowika, legalną oczywiście. Posłuchaj. Ludo nie przekroczył tego progu od 3 miesięcy. Odkąd go stąd zabrałaś? Musisz mi uwierzyć. Zostawmy przeszłość. Trzeba zapomnieć i wybaczyć. Podaj mi kawę. Musimy zdecydować, co zrobić z Ludowico. Morderczyni. Kochanie, to koniec. Nie uratujemy się. Przysięgnij mi wieczną miłość. Spokojnie. Obronię cię. Co z tobą? Uspokój się, bo oberwiesz. Ona już odsiedziała 20 lat. Jest wolna i może chodzić dokąd chce. To kobieta Judasz. Przyniosłaś do naszej wsi same nieszczęścia. Asesina! Wynoś się. Nie macie prawa mnie krytykować ani oskarżać. Nikt nie jest wolny od grzechu. Banda hipokrytów. Czego ty chcesz? Zaczniemy od terapii miłości i wybaczenia. Daj mi rękę. Nie bój się. Obie ręce. A teraz zamknij oczy. O nie, ja zamknę oczy, a ty wbijesz mi nóż w serce. Mowy nie ma. Jak możesz tak mówić? Wiem, że byłam dla ciebie niedobra, ale dzięki terapii zmieniłam się. Szukam uniwersalnego spokoju. Oddychaj głęboko. Mam wrażenie, że szukasz zupełnie czegoś innego. Posłuchaj, obie mamy wielki problem, który nazywa się Ludovico. Chcę z tobą o tym porozmawiać, bo tak będzie najlepiej. Poszukajmy jakiegoś rozwiązania. Mam pomysł. Siadaj. Jeśli chcesz rozwiązać ten problem, powiem ci coś. Wiesz, że jestem praktyczna i szczera. Powiem wprost. Kocham go. Wystarczy, że dasz mu rozwód, ja za niego wyjdę i wszyscy będziemy szczęśliwi. Nie. Ten problem zostanie rozwiązany, kiedy zapomnisz o moim mężu i dasz nam wreszcie spokój. Dlaczego jej bronisz? To ty ją oskarżyłeś. Posłuchajcie, to prawda. Ja ją skazałem, ale pomyliłem się. Altagracia jest niewinna. Mogę wam to wyjaśnić.
Chichi, mucho bla bla. Dużo mówimy, ale nie dochodzimy do żadnego porozumienia. Pamiętaj, że bardzo kocham Ludowika i chcę za niego wyjść za mąż. Ja też go kocham. Mój Vico musi być przy mnie w domu. Nasi synowie też go potrzebują. Ostatnio trochę się zagubili. Ja mówię Ludo, a ona Vico. Poza tym, zła karma. Zrozum. Mój mąż Vico przez dłuższy czas miał kochankę. Nadeszła chwila, żeby wrócił do żony. Niech policzę. Od 3 miesięcy Ludo siedzi w domu. Trzymasz go w tym domu wariatów od 3 miesięcy. Jeśli twoje dzieci się zagubiły, to właśnie przez niego, a nie przez kochankę ojca. Coś ci wyjaśnię. Nie tylko chcę szczęścia rodzinnego. Zrozumiałam, że rodzina musi trzymać się razem. Potrzebuję Vico w domu. Możesz mi w tym pomóc? Pomogę ci. Ludo ci pomoże. A kto pomoże mnie? Zabawna jesteś. To co robimy? Mamy 2 wyjścia. Albo pozbędziemy się Ludowika obie, albo nie. Wiem, że nie zasłużył na naszą miłość, ale obie go kochamy i trzeba znaleźć rozwiązanie. Dobrze, możemy o niego walczyć. Altagracia nie zabiła ojca Sebastiana i nie jest kobietą Judaszem. To pan ją oskarżył i to przed kamerami. Wiem i bardzo tego żałuję. Pomyliłem się. Zniszczyłem jej życie. Wszystko jasne. Ona cię kupiła. Kiedyś mówiłeś zupełnie coś innego. Nie kupiła mnie. Prześladowałem ją, bo myślałem, że zabiła ojca Sebastiana, mojego brata. Byłem zły, chciałem pomścić jego śmierć. Skazałem ją bezmyślnie. Ale teraz wiem, że to nie ona go zabiła. Jeśli nie ona, to kto? Ona to wie. Niech powie. Niech powie. Dlaczego nie? To dobry pomysł. Możemy tak zrobić. Wiem, doskonały pomysł. Ale ja nie mogę się umawiać z wariatką. Dzisiaj jesteś Chichitą, a jutro? Może przyjdziesz tu jako Altagracia, albo jako zupełnie ktoś inny? Daj spokój. Mam inną propozycję. Przekonasz się, jak bardzo się zmieniłam. Może urządzimy konkurencję. Będziemy się ścigać i wygrana zostanie z Ludovico. Jak to? Mamy mu gotować i ta, która ugotuje lepszy obiad, wygra? Albo ta, której wyjdzie lepszy kurczak? Tak, w miłości i na wojnie wszystko jest dozwolone. Niech wygra lepsza. Lepsza. Zaraz. A może ta wariatka nauczyła się jakichś nowych sztuczek w łóżku i wygra ze mną? O nie. No, Ricarda. Ludovico będzie mój, żeby nie wiem co.
no sé quién mató al padre Sebastián. Nie wiem, kto zabił ojca Sebastiana, naprawdę. To dlaczego odsiedziałaś 20 lat więzienia? Wszystko wskazywało na nią. To była pomyłka. Byłam bardzo młoda, zagubiona. Znalazłam ciało ojca Sebastiana w kościele. Próbowałam go wyciągnąć z konfesjonału. Wtedy pojawiła się Izabel i pomyślała, że to ja go zabiłam. On mówi prawdę, nie ja to zrobiłam. Zapłaciłam za zbrodnię, której nie popełniłam. Nie jestem kobietą Judaszem. Możemy to wysłać do laboratorium. To wygląda na krew. Jasne. Na odległość widać, że nie ma żadnych postępów w tej sprawie. Nie zaniedbujemy tego. Calixto siedział nad tym całą noc i zdołał naszkicować profil kobiety Judasza. Całą noc na jeden rysunek. To profil psychologiczny. Myślę, że pasuje. Jeśli to nie ona, to kto morduje tutaj ludzi? Ona powinna wiedzieć. Dlaczego nie powiesz, kim jest kobieta Judasz? Dość, bo oberwiesz. Nie wiem, kto zabija, ani czego chce. Zabójca uważa się za kogoś lepszego od innych, fizycznie i umysłowo. Dla niego nie ma zła ani dobra. Robi wszystko, żeby zadowolić swoje alter ego. W takim razie wyznacza swoje 10 przykazań, które pasuje tylko jemu albo jej. Tak. Pokazuje zdjęcia Sagrario, żeby udowodnić swoją wyższość, żeby zadrwić z nas wszystkich. Ale to się szybko skończy, bo znajdę tę kobietę i wsadzę ją do więzienia. Choćbym miał odejść z policji. W taki sposób niczego nie osiągniemy. Trzeba myśleć jak ona, na zimno. Kobieta Judasz nas wyzwała. Wiem, kim jest ta osoba. Uważa się za lepszą. Zawsze się chwali i wywyższa. Wiem, że to on. Kto? Alirio Agüero del Toro. Macie rację. Morderczyni mieszka tutaj i trzeba ją złapać. Ale zapewniam, że to nie Altagracia. Kiedy ją złapią? Na co czekacie? Aż pozabija nas wszystkich? Tej, która się przebiera za pannę młodą, zdejmiemy welon przy wszystkich i zapłaci za swoje zbrodnie. Policja jest na jej tropie. On ma rację. W końcu nie mamy pewności, czy to jest morderczyni. Musimy zaufać Altagracji. Daję wam moje słowo, że to nie ona jest kobietą Judaszem. Nikt nie jest wolny od grzechu, żeby rzucić kamieniem. Dziękuję. To nie musi być on. Odczytałam profil mordercy, czyli osoby, która zabija bez zastanowienia. Jak to? Kiedy morderca nie ma broni, może to być każdy. Nawet zwykły mieszkaniec z Karory, którego nie zauważamy. Chodźmy do chłopaków. Tam mamy wszystkie informacje i listę podejrzanych. Może kiedy porównamy to z tym profilem, coś nam z tego wyjdzie? Czy ktoś z was wie, skąd się wzięły te okropne zdjęcia na prezentacji wina? Wiemy tylko tyle, że pojawiły się zdjęcia naszej biednej Sagrario, które na pewno zrobiła jej kobieta Judas. Skąd one się tam wzięły? O ile wiem, zdolności tego typu ma tylko Gloria.
Jak możesz pytać o to dwie niewinne osoby? Nie zawsze mam ochotę znosić twój kompleks wyższości. Jeśli któryś z was coś wie, czas to zdradzić. Salomon, oskarżasz mnie? Nie, chociaż... Wiesz co? Jedyną osobą, która zyskałaby coś na zniszczeniu prezentacji, byłaś ty. Daj spokój, to głupota. Emma bardzo cię kocha. Chyba zdajesz sobie sprawę, że oskarżasz matkę swojego dziecka. To jej może zaszkodzić. Pomyśl, jedyną osobą, która miała dostęp do zdjęć, był Ismael. Nie oskarżam go, ale chyba powinieneś z nim porozmawiać. Tak zrobię. Dulce? Co zrobili z tą paczką, która podobno należała do kobiety Judasza? Nikt tego wprost nie powiedział. Pani tak twierdzi. Młodzi zabrali ją do pana Kalixte na policję. A Kalixto? Tak. Dzięki temu znajdą mordercę Mariny? Mogą na tej brudnej szmatce znaleźć jakieś ślady? Mam nadzieję. Zaczynam poważnie myśleć, czy stąd nie odejść. Boję się, że kobieta Judasz mnie zabije. W końcu ją widziałam. Widziałaś ją? Tak, ale zupełnie przypadkowo. Miała na twarzy welon, więc nawet nie wiem, kto to był. Oczywiście. Nie winię cię, że chcesz odejść. Ja też się boję, że i mnie w końcu zabije. Jeszcze tego brakowało. Salomon wierzy, że to ja podłożyłem te straszne zdjęcia na prezentację. To ty? Nie. To czego się boisz? Przestań. Jestem w ciąży. Co z tego? Kobiety w ciąży szybciej się podniecają. Uspokój się. Jesteś chory. Boję się ciebie. Nie widziałaś mnie nagiego w świetle dziennym. Przestań żartować. Jesteś okropny. Wsadzasz matkę do domu wariatów, a teraz oskarżasz Ismaela, że jest kobietą Judaszem. Chwileczkę. Powiedziałem tylko, że zajmował się sprzętem. Ostatnio dziwnie się zachowuje. Kto wie, może za tą artystyczną maską ukrywa się rzeczywiście kobieta Judasz. Jest Ismael. Powiedz, co zrobił. Jeśli coś złego, to chociaż bardzo mnie to boli, trzeba go ukarać. Wiesz, jacy są chłopcy. Obaj moi synowie są całym moim życiem. Jestem dla nich jak matka, która od ust sobie odejmuje, żeby im dać. Powiedz, co on nabroił? Możesz nas zostawić samych? Mam nie wiedzieć, co zrobił mój syn? To sprawa między nami. Proszę, wyjdź. Nie chcę tracić czasu. Dobrze, ale bądź dla niego twardy. Wiesz, jaki on jest. Zostawiam to. Tato, przestań. Przestań robić przedstawienie. Wyjdź. Ale później wszystkiego się dowiem. Już idę. Wybacz mu. Powiedz, co się dzieje? W czym mogę pomóc? Dosyć. Wiem, że podoba ci się Salomon, ale on jest głupi. Nie dorasta mi nawet do pięt. Myślę, że jest odwrotnie. Mylisz się. Jestem od niego mądrzejszy. Inteligencję mierzy się głową.
Jak sądzisz, dlaczego wielu mu nie ufa? Za to ja jestem mądry. Chcesz, żebym to udowodnił? Co to? Kamery. Zamierzam je zamontować w pokoju Glory, żeby śledzić każdy jej ruch. I ty mi w tym pomożesz. Zadam ci trudne pytanie, ale chcę to zrobić bez ogródek. Spokojnie, pytaj o co chcesz. Czy ty jesteś kobietą Judaszem? Chcesz powiedzieć, że jesteś mądrzejszy od Salomona, bo zainstalujesz kamery w pokoju Glory? Prawda, że jestem genialny? Jesteś chory. Zrobię wszystko, żeby rozdzielić Glorię i Salomona. Świetnie, to boli, puszczaj. Czyli nie kwestionujesz moich metod. Widzę, że się spóźniłaś, kiedy rozdawali rozum. Założę te kamery w pokoju Glory. Pomożesz mi. Co z tobą? Oszalałeś? Co to za pytanie? Odpowiedz. Pewnie, że nie. Myślałem, że jesteśmy przyjaciółmi i sobie ufamy. Oczywiście, że tak. Dlatego odważyłem się o to zapytać, bo wiem, że mnie nie okłamiesz. Nagle zdałem sobie sprawę, że jestem jedynym idiotą, który rozdaje przyjaźń bez sensu. Nie chciałem cię obrazić ani zrobić ci przykrości, ale ze mnie idiota. Wolisz oskarżyć kogoś, kto zawsze pomaga i pracuje dla ciebie. Za jaką cenę? To ja zawsze jestem przy mamie, kiedy ma kryzys. Dlatego chcesz mnie oskarżyć? To Carmen Rosaura, prawnik kryminolog. Mamy już profil kobiety Judasza i jest ciekawy. Rozgoście się, siadajcie. Super. Napije się pani czegoś? Wody, jeśli można. To nasze dochodzenie. Zrobiliśmy listę podejrzanych i motywów. Co ty na to? Interesujące. Potraktowaliście to na poważnie. To nasza praca magisterska. A więc to wam pomagał Marcos. Chodzi o ten film dokumentalny. Tak. Najważniejsze, że dzięki niemu odkryjemy, kto zabił księdza Sebastiana. Wybacz, wiem, że nie powinienem o to pytać. Ale zrozum, nie chcę, żeby znowu ktoś zginął. Wiem. Ja też szaleję, kiedy ktoś ginie, bo myślę, że moja mama za tym stoi. Trzeba z tym skończyć. Do winnic musi wrócić spokój. Do mojego życia też. Możesz na mnie liczyć. Chcę, żeby wszystko się wyjaśniło, bo moja mama na tym najbardziej cierpi. Wszyscy ją oskarżają, a ona jest niewinna. Jesteś pewien, że nie ma z tym nic wspólnego? Kiedy seryjny zabójca morduje i zostawia ofiarę na widoku, to znaczy, że chce, żeby podziwiano jego pracę. Chce być w centrum zainteresowania. Alirio. Co więcej, chce pokazać, że ma władzę i potrafi dysponować życiem innych tak, jak zechce. To szaleniec. Znowu Alirio. Najgorsze jest to, że nie można go rozpoznać. To znaczy, że jego wygląd wzbudza zaufanie, ale... To zabójca. Z jego głową jest coś nie tak, nie z wyglądem. Jak poznamy, że ktoś ma coś z głową? Jesteś pewny, że twoja mama nie ma z tym nic wspólnego? Dałbym sobie rękę uciąć. Ale jeśli chcesz, przeszukaj mój pokój, pracownię. Nie trzeba.
Nie wiem, co robić. Wszędzie widzę winnych, podejrzanych. Nie chcę tego. Ja też się tak czuję. Nie można ufać najbliższym. Nie chodzi o mamę, ale o Aliria. To jego podejrzewam. Źle w głowie ma Chichita. To kompletna wariatka. Podobno ma podwójną osobowość. Tak, ale to nic pewnego. Morderca nie musi mieć rozdwojenia jaźni. Ale to ona, bo pasuje do profilu mordercy. Poza tym cała jej rodzina jest przerażająca. Zaczynając od Aliria. To musi być Chichita. Pasuje do opisu i ma powody, żeby zabijać. Na pewno ona jest kobietą Judaszem. Dziękuję za pomoc. Myślałam, że mnie z nim czują. Ludzie są niesprawiedliwi. Tak jak ja byłem przez 20 lat. Drogo za to płacę, ale wytrzymam. To okropne. Nie rób takiej niewinnej miny, bo to przez ciebie tyle wycierpiałyśmy. Nie znoszę tego człowieka. Mamo, proszę. Spokojnie, zasłużyłem sobie na to. Ma pani rację, byłem bardzo niesprawiedliwy. Mamo, nie powinnaś. Kto to jest? To ten, który cię skazał? A może to jego klon? Albo brat bliźniak? Nic z tego nie rozumiem. Ale nie życzę sobie, żeby przychodził do mojego domu. Niech wyjdzie. W takim razie Alta Gracia odpada? Pewnie. Wzięła na siebie całą winę. Też nie wierzę, że to ona. To ktoś, kto się zmienił przez te ostatnie miesiące. Co to znaczy? Kobieta Judasz zmienia zachowanie, kiedy się czuje osaczona. Teraz jest coraz bardziej nieprzewidywalna. Nie boi się niczego, bo nie ma poczucia winy. Jest coraz odważniejsza i żądna krwi. Mamo, proszę. Pamiętasz, co mówiłaś o nienawiści? Mam kiepską pamięć i nie wiem, co obiecuję. Ale tego człowieka nie będę gościć w moim domu. Nie chciałem sprawić kłopotu. Przyszedłem tu, żeby ci oddać medalik, który dostałaś od Sebastiana. Nie, już nie jest mój. Podarowałam go tobie. Będziesz miał pamiątkę po bracie. Święty Juda jest patronem rzeczy niemożliwych. Będę się do niego modlił, żeby zmiękczył twoje serce. Myślę, że powinieneś zniknąć z mojego życia. Na zawsze. Wracaj do pracy, do syna. Zapomnij o mnie. Już wiem. A jeśli zastawimy na nią pułapkę? Sama mówiłaś, że jeśli poczuje się zagrożona, zaatakuje.
Żeby na nią zapolować, musimy się dobrze przygotować. Nie zgadzam się, to zbyt niebezpieczne. Nie chcę, żebyście się do niej zbliżali. To dobrze, bo znowu mi zacznie wysyłać te wiadomości na komórkę. Obrała nową strategię. Przy ostatniej zbrodni rozrzuciła fałszywe dowody. Ale to najlepszy dowód, jaki mamy. Kiedy jesteśmy o włos, żeby ją nakryć, robi unik i zabija. Nie zapominaj, że martwi nie przydadzą się nam jako świadkowie. Alirio, Salomon tu idzie. Co on tu robi o tej porze? Nie histeryzuj, nie wie, że tu jesteśmy. Ale idzie tutaj. Gloria, mogę wejść? Proszę, otwórz. Chcę porozmawiać. Wchodzę. Jesteś tu? Wiem, że nie chcesz mnie widzieć, ale musimy porozmawiać. Jesteś w łazience? Gloria, odezwij się. Jesteś tu? Halo? Jak się masz, Kalixto? Jak śledztwo? Profil. Dobrze, to pomoże. Poszedł sobie. Przestań, już go nie ma. Puszczaj. A może i tutaj założymy kamery? Spójrz. Jedna tutaj, żeby pokazać wannę, a druga może tu. Nie wiem jak wy, ale ja mam ochotę zastawić na nią pułapkę. Musi wpaść, nie jest nieomylna, ale jest bardzo cwana. Nikt jej nie przyłapał, wie co robi i dopracowuje każdy szczegół. Nie zostawiła ani jednego śladu. Nie ma zbrodni doskonałej. W końcu popełni błąd, na który czekamy. Dobra teoria, ale ryzykowna. Kobieta Judasz wcześniej dusiła swoje ofiary, teraz je truje albo uderza. Sagrario wstrzyknęła jakąś truciznę. Myślę, że jest copycat. Co to takiego? To zabójca, który naśladuje innego przestępcę w jego metodach działania. Imituje jego zbrodnię. Opracowanie wersji polskiej Studio Company. Tekst Olga Krysiak, czytał Marek Lelek. ¿A dónde se andará?